smacznie spał, w grudniu się budził obój brak i wycierał go do czysta, by był jak nowy, lśniący, gotowy w świątecznym stroju. W sam raz do grania, kolędowania na oboju, pom, porom, pom, pom. Pod łóżkiem prot i lulek mieli dom, a w nim dwa instrumenty. Wiedząc, że święta przyjdą wnet, skrzaty o klarnet oraz flet dbały tak jak o prezenty. Lulek pucował, czyścił, szorował główkę od fletu, a prot w koszyku szukał stroików do klarnetu. Do klarnetu? Fala, fala, la. Fagot Robina swoje miejsce miał tuż obok czekolady. Kiedy nadchodził gwiazdki czas, Robin zaglądał raz po raz, aż na samo dno szuflady, bo tam leżały słodkie migdały, trufle, łakocie i wiązka drewna do gry potrzebna na fagocie. Na fagocie. Bom, borom, bom, bom. Maurycy, Robin, Lulek oraz Prot cierpliwie w ciszy stali, aż skrzat grazy dał im znać, że oto można zacząć grać i nowinę podać dalej. Skrzaty, muzycy jak kolędnicy wyszły z za progu, słuchają frazy, którą Gerwazy gra na rogu. Gra na rogu? Tru, tru, tu, tu. Ty także możesz razem z nimi grać, muzykowi tak święta. Dzwoneczki weź do ręki i posłuchaj, jak kolęda brzmi na tych dętych instrumentach. W rytmie muzyki tańczą kierniki i płomień świeczki. Dźwięki wesoło niosą się w koło, a dzwoneczki, dzwonią dym, dym, dym. Wesołych świąt! Wesołych świąt!